Witam ponownie na moim kanale. Słuchajcie, jest sobota popołudnie, ja właśnie wracam z pracy, a u mnie wiąże się to z cotygodniowymi zakupami. Chciałbym Wam pokazać, jakie produkty kupuję, w jakich sklepach. Jeżeli już jesteście na tym kanale, zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę, komentowania, co sądzicie o moich filmach. No to jedziemy, zapraszam. Ok, piekarnia ogarnięta. Ja, jeżeli nie chcę mi się pieprzyć mojego chleba, kupuję w piekarni Putka. O, proszę bardzo, mamy taką sieć w Łodzi. Jest kilka piekarni, nie wiem jak w innych miastach, ale wiem, że można ten chleb kupić drogą internetową. Nazywa się Probody. Zaraz Wam wrzucę zdjęcie makro. I kupuję go dlaczego? Zobaczcie. 18,5 grama tłuszczu, węglowodanów 5,5 i białko 25. Nie są to idealne proporcje w diecie ketogenicznej, ale jak nie mam czasu upiec swojego, to jest najlepsze wyjście dla mnie. Jedziemy dalej. Ok, mięso też już mam ogarnięte. Mięso kupuję w delikatesach mięsnych Grot. W Łodzi dosyć popularny sklep mięsny. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, żeby mięso raczej kupować u rzeźnika w jakichś takich lokalnych sklepach mięsnych, a nie w markecie. Niestety to w markecie nie jest najlepszej jakości, nie jest za świeże. No proszę bardzo, zobaczcie, jakie piękne, świeże mięso. Normalnie krojone z kawałka, nie tam z jakichś plasterkach na tacce. Dodatkowo Grot ma taką usługę, że przepuszcza mięso przez taką maszynkę, tak jakby rozbijać na kotlety. Jest ono wtedy bardziej miękkie, wołowina jest przy smażeniu większa. To samo mi Pani zrobiła z karczkiem, który pójdzie na dewolaję, ponieważ wszystkim bardzo ostatnio w domu zasmakował mój ostatni przepis na dewolaję z karczku. No dobra, zbliżamy się do końca. Resztę zakupów robię albo w Lidlu, albo w Auchanie. Odcinek z Lidla już mamy na kanale, także przedstawię Wam, jakie produkty kupuję w markecie Auchan. Całe szczęście, ja już jestem w domu. Za oknem strasznie sypie. Rozłożyłem zakupy, także rzućcie okiem, jak to wygląda. No i mamy trochę warzyw, sałata, papryki prawie we wszystkich odmianach, jest słodka, jest piri piri, hanabero i jalapeno w zalewie. Pieczarki i bakłażan dodaję do potraw, bardzo fajnie wciągają tłuszcz i potrawa nie jest zalana, wiadomo, tłuszczem. Ogórki, czosnek uwielbiam, to samo z passatą, też uwielbiam dodawać do różnych sosów. Wiadomo, jajka, jak nie uda się kupić od baby, to kupuję, przynajmniej staram się kupić jakieś takie trochę lepsze. Ser cheddar. I tu mamy zestaw moich ulubionych serów. Wieluń, który często używam do przepisów. Almette, czasami lubię przegryźć. Prezydent. Sery typu Camembert. Mascarpone, który też używam do moich przepisów. Masło klarowane do smażenia i masło zwykłe. Fajnie, bo była promocja 3,95 za kostkę, także wziąłem od razu 3. Jakieś parówki staram się brać, to jest z czystszych linii. Śledzie, które uwielbiam, przyprawiam je z cebulką, oliwą i ziołem prowansalskim. Fouet i to, co mnie najbardziej ciągnie do Auchana, czyli mąka migdałowa. Coś na wieczór. Moje ulubione wino Primitivo, włoskie, wytrawne, bardzo je lubię, takie najbardziej prymitywne wino. Energetyk, zero cukru, jakieś galaretki, może wykombinuję się jakiś deser, też zero cukru i moja ulubiona czekolada gorzka. Czasami wpada kawałek albo dwa, także lubię ją mieć pod ręką. Auchan ma również swoją linię naturalnych wędlin. Nazywają się Rasa Puławska. Jest dostępne więcej rodzajów. Ja uwielbiam słoninę, dlatego ją kupuję. A zdjęcie ze sklepu Wam wrzucam już teraz tutaj. Zobaczcie.
Tak wyglądają moje sobotnie zakupy. Mam nadzieję, że ten filmik chociaż trochę przybliżył Wam, przynajmniej tym początkującym, którzy dopiero stykają się z ketozą, jak to wygląda. No to co, pozdrawiam Was, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.